tego wydarzenia w gminie Istebna nie mogłoby już zabraknąć. Za nami kolejna edycja Dni Koronki Koniakowskiej. Pomysłodawcą imprezy z koronką w roli głównej jest m.in. Tadeusz Rudzki. Nas było trzech. Pani Gwary, Zuzanna Gwarek, pani Kamieniusz Maria i ja. Siadliśmy kiedyś, prawda, no i powiedzieliśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą koronkę jakoś wypromować i zrobiliśmy właśnie takie święto z koronką koniakowską 15 sierpnia, 15 lat temu. Dni Koronki Koniakowskiej cieszą się zainteresowaniem. Chętnie na to wydarzenie przyjeżdżają zwłaszcza turyści. Naszych ludzi niewiele widzę, a powinni się też zainteresować, prawda, jeżeli my coś dla nich robimy, bo to wszystko dla koronki się robi, dla Koniakowa, to powinni być, pełno powinno być, a myślę, że coraz więcej jest i może przeniesiemy się już w przyszłym roku gdzie indziej, zobaczymy. Dni Koronki Koniakowskiej to nie tylko koronka, to także konkurs gry na trąbitach, a jak się okazuje, od tego instrumentu wszystko się zaczęło, włącznie z tak zwaną aferą stringową. Choć to niewiele ma wspólnego ze stringami, ale właśnie w dzień, kiedy mieliśmy konkurs gry na trąbicie, powstała ta afera stringowa. Jeden redaktor przyszedł na konkurs gry na trąbicie i wtedy dopiero powstała afera. W niedzielę to było 15 sierpnia, wtedy tak pamiętam jak dziś, to w poniedziałek wyszło to w gazecie, to ja miałem we wtorek 8 telewizji u siebie w galerii, także to taka jest afera najlepszą reklamą. Z koronki można zrobić wszystko, zdradza jedna z koniakowskich koronczarek. To już nie tylko serwetki i obrusy, ale bardzo często także ubrania. Nitka, szydełko, siadoś jej się robi. Kawa do tego może być i leci. Wszystko musi być liczone, każde jedno oczko musi być liczone, zaprogramowane w głowie, żeby następne później też tak wychodziły. Jak coś nie pasuje, to się pruje i na nowo. Wszystko musi grać. Czasem tam, której się zdarzy, że coś, a to tam jakoś to tam przejdzie. Ja na przykład ją muszę wypruć, o to nie mogę, żeby coś jej było źle. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, OX.pl, Marta Szymik. No, proszę Państwa.